Będziemy kontynuować i realizować naszą drugą część. Myślę, że po pierwszej zauważyliśmy, jak ważne i istotne jest to, abyśmy zwracali uwagę na symbolikę, jaka jest ukryta mniej lub bardziej wyraziście w Piśmie Świętym i w losach, które Pan Bóg przeznaczył dla człowieka. Oczywiście nie pozbawiają go wolnej woli, ale człowiek ma możliwość, prawo wyboru i tym samym powinien chwalić i wielbić najwyższego Pana Boga. A jak zauważyliśmy, tęcza wyrażona w siedmiu kolorach i w tej cyfrze siedem nadzwyczajnej, szczególnej, powinna w naszym umyśle i sercu pobudzić nas do tego, abyśmy jeszcze z większą skrupulatnością i czcią przychodzili do najwyższego Pana Boga, do Pisma Świętego poprzez Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego będziemy realizować w dalszej części nasze rozważania poprzez rozebranie, że tak powiem, na siedem składowych kolorów i w pozafigurze zastosowanie tych kolorów do doktryn i zalet albo cnót, albo łask biblijnych wyrażonych w tych kolorach. Przystąpimy do realizacji poprzez udostępnienie również dla przypomnienia tych barw. Czerwona, pomarańczowa, żółta, zielona, niebieska, indygo i fioletowa. Mamy tutaj te kolory wymienione i przechodzimy już do konkretnych kolorów. Kolor czerwony przedstawia, mówi nam o doktrynie wskazującej na wielkie dzieło Boże jako dzieło twórcze, które nie zostało dokonane przez coś, przez kogoś, ale zostało dokonane przez najwyższego Pana Boga, a w szczególności, gdy rozważamy tę kwestię w stosunku do człowieka, to widzimy, że doktryna o stworzeniu jasno i wyraźnie nam mówi, że nie kto inny, ale Pan Bóg jest twórcą całego wszechświata i stworzył na obraz i podobieństwo swoje człowieka. I tutaj możemy zacytować i zacytujemy wersety Pisma Świętego zapisane po jednym, po dwa, po trzy do każdego koloru, abyśmy mogli sobie to zapamiętać, uzmysłowić, jak istotna jest kolorystyka barwy w życiu człowieka w przenośni na wykładnię pozafiguralną. Pierwsza Księga Rodzaju, rozdział pierwszy i 26 wiersz. Następnie Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim kłazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg, podkreślam, Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział: rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata pod niebem oraz nad wszelkim zwierzęm, który pełza po ziemi. Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i natchnął w oblicze jego dech żywota i stał się człowiek duszą żyjącą. W szczególny sposób podkreślamy tutaj człowieka jako dzieło twórcze najwyższego Pana Boga, bo jak widzimy, wiele teorii na ten temat powstało, w jaki sposób to człowiek został przyprowadzony do egzystencji, jak bardzo w różnych odległych, mniej lub bardziej nawet milionowych latach wstecz twórcze dzieło zostało dokonane przez siły nie mające nic wspólnego z najwyższym Panem Bogiem. My wierzymy, jesteśmy upewnieni, że doktryna o stworzeniu, a przede wszystkim o stworzeniu człowieka, jest dziełem twórczym najwyższego Pana Boga. Dziwne może nam się to
jedynie wydać, że w krajach chrześcijańskich, chociażby takich jak Polska, naucza się różnych teorii o stworzeniu człowieka na ziemi, naucza się teorii nie mających nic wspólnego z tym, co Pismo Święte w sposób jednoznaczny podaje. Mimo że jest to chrześcijański kraj, mimo że w szkołach uczy się, odbywają się lekcje religii, to jednak równolegle w pewnych zakresach wiedzy podawana jest teologia, czy nauka, czy inspirowana nauka, która odciąga od pobożności człowieka. A Pismo Święte jasno i wyraźnie mówi: stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i natchnął w oblicze jego dech żywota i stał się człowiek duszą żyjącą. A więc widzimy, że doktryna o stworzeniu w kolorze czerwonym podkreśla wagę i istotę dzieła twórczego. W kolorze czerwonym, bo w tych kolorach, w każdym pojedynczym z tych siedmiu, przedstawione są doktryna i łaska albo cnota. Będziemy używać określenia cnota. Czyli w kolorze czerwonym przedstawiona jest cnota albo łaska, zaleta boskiej prawdy. To Pismo Święte uwypukla bardzo mocno tą cnotę jako cnotę boskiego pochodzenia i podkreśla fakt w tym kolorze czerwonym tą cnotę, mówiąc, że Pan Bóg nie kłamie. I cytujemy tutaj wersety Pisma Świętego. Księga do Żydów, 6 rozdział, a wiersz 18. Otóż te dwa akty Boże, obietnica i przysięga, nieodwołalne i wykluczające jakąkolwiek możliwość rozminięcia się Boga z prawdą, powinny być dla nas źródłem prawdziwego pokrzepienia, o ile tylko trwać będziemy niezachwianie przy zaofiarowanej nam przez Boga nadziei. Wszyscy mamy nadzieję pokładaną, ogólnie rzecz biorąc, w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Inne nacje religijne mają nadzieje pokładane w różnych innych osobach, aspektach, naukach, wywodach, bo nie ufają w boską prawdę zawartą w Piśmie Świętym, uwypukloną, przedstawioną, ugruntowaną w charakterze i przymiotach istoty Najwyższego Pana Boga. Pan Bóg jest niemożliwe, to wszystko nieodwołalne i wykluczające, jak mówi ten przekład, jakąkolwiek możliwość rozminięcia się Boga z prawdą. Nie ma takiej opcji, że Pan Bóg mógłby to, co jest prawdą, co postanowił, mógł rozminąć się z tą cnotą. To Pan Bóg, to najwyższy Stwórca, jest powiedziane w innych przekładach, niemożliwe jest, aby kłamał. Czytamy następny artykuł Słowa Bożego z Księgi Liczb, 23, rozdział 19, wiersz. Bóg nie jest jak człowiek, który kłamie, ani jak syn ludzki, który zmienia zdanie. Czyż on mówi coś, a potem tego nie czyni? Czy on zapowiada coś, a później tego nie wypełnia? Mamy tutaj w krótki sposób, ale wyrazisty, przedstawioną część składową, która wynika z siedmiu kolorów. I tu wynika z czerwonego. Doktryna o stworzeniu i doktryna, czy łaska, zaleta, może nie tak doktryna jak cnota, łaska, zaleta boskiej prawdy. Przechodzimy do koloru pomarańczowego, patrząc od góry. Kolor pomarańczowy mówi nam o doktrynie boskiej sprawiedliwości i o cnocie, o zalecie, o łasce czystości. Czytamy co do doktryny boskiej sprawiedliwości. Mówi boska sprawiedliwość o tym, że jest ona bardzo jednoznaczna i wymierna. Mówi o tym w następujących wersetach Pisma Świętego. List do Rzymian, 5 rozdział, wiersz 12. Dlatego jak przez jednego człowieka wszedł na świat grzech
a jako skutek grzechu śmierć, tak też śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. I 15 wiersz i dalsze. Jednak z darem łaski jest inaczej niż z upadkiem. O ile jeden upadek ściągnął śmierć na wielu ludzi, o tyle łaska Boża i dar tej łaski wyjednany przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, wielu ludziom przyniosły obfitość dobrodziejstw. Inaczej też niż w przypadku tego jednego, który zgrzeszył i jest ze wspomnianym darem. O ile wyrok za jeden upadek ściągnął potępienie, o tyle dar łaski niesie usprawiedliwienie z powodu wielu upadków. Bo jeśli przez jednego z powodu jego upadku zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego Jezusa Chrystusa, tym, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie. A zatem jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. Doktryna boskiej sprawiedliwości. Jeden akt grzechu, jeden akt sprawiedliwości. Bo jako przez nieposłuszeństwo, cytuję dalej, jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. A więc doktryna boskiej sprawiedliwości, która mówi oko za oko, ząb za ząb, podkreśla tutaj wagę, że grzech Adamowy, dokonany przez Adama, został odkupiony, jak często używamy określenia, przez którego Adama? Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tam grzech dobrowolny, na życzenie możemy powiedzieć, i śmierć na życzenie. Tutaj w Jezusie Chrystusie śmierć dobrowolna jako okup za zadośćuczynienie boskiej sprawiedliwości. I w przyszłości, gdy ktoś podejmie drogę w kierunku grzechu, to na jego życzenie będzie śmierć, która, od której już nie będzie odwrotu. Dlatego boska sprawiedliwość, doktryna boskiej sprawiedliwości mocno podkreśla te fakty. Dzieje apostolskie, 3 rozdział, 23 wiersz, i stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, wykorzeniony będzie spośród narodu. I 5 księga Mojżeszowa, 18 rozdział, a wiersz 19. A jeśli ktoś nie słucha moich słów, które on będzie wygłaszał, w moim imieniu odpowie za to przede mną. Boska sprawiedliwość tego wymaga, żeby w wyniku doktryny boskiej sprawiedliwości ludzie zostali zapoznani z konsekwencjami oraz z błogosławieństwami do wyboru, które będą stawiane w przyszłości pod nowym przymierzem przed człowiekiem. Jest to dla nas bardzo wymowne i piękne, że w tym kolorze również ta doktryna okazanej, czy doktryna boskiej sprawiedliwości jest przedstawiona. Jako cnota, jako zaleta, jako łaska, kolor pomarańczowy przedstawia cnotę czystości albo cnotę szczerości. Pan Bóg najczystszym, najbardziej prawym, szlachetnym charakterem we wszechświecie. List Jakuba, 3 rozdział, wiersz 17 mówi: mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta. A więc widzimy, że jeżeli jakaś mądrość, jakaś nauka nie jest czysta, nie pochodzi z góry, czyli nie pochodzi od Boga. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Jak wiele tutaj walorów tej mądrości pochodzącej z góry mamy wymienionych. A na pierwszym miejscu wymieniona jest przede wszystkim czysta. Musi być ta nauka, ta mądrość pochodząca z góry. Musi być czysta. Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Pan Bóg, a człowiek czystszy od swego stwórcy? I w 4 rozdziale
a 17 wierszu takie pytanie stawia i przed naszymi oczami w tej cnocie czystości. Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy od swego stwórcy? A więc szlachetna, doskonała, zupełna czystość wyrażona w tej cnocie pochodzi, jest inspirowana i przynależy do najwyższego Pana Boga. Psalm 12, a wiersz 6 mówi: słowa Pana to słowa czyste, jak srebro po próbie ognia, jak złoto siedmiokrotnie oczyszczone. A więc to też jest istotne i ważne, że Słowo Boże jest pochodzenia boskiego w swojej czystości nieodwracalne, nieodwracalnie najczystsze ze wszystkich znanych i wytapianych kruszców na ziemi w przenośni mówiąc. Dlatego jest to istotne i ważne w tym drugim elemencie składowym koloru pomarańczowego, abyśmy pamiętali o doktrynie sprawiedliwości i o cnocie czystości. Trzecim od góry jest kolor żółty. Żółty kolor to doktryna o nadziei zbawienia i cnota miłości. Doktryna o nadziei zbawienia pokazuje, przedstawia, inspiruje, wyjaśnia, tłumaczy, że człowiek nie został pozostawiony z grzechu, że już w Edenie po raz pierwszy ta nadzieja dana Ewie była zawarta w słowach następujących, gdy czytamy trzeci rozdział, a wiersz 15. Wzbudzę też nieprzyjaźń między tobą i między kobietą, między twoim potomstwem i między jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty mu zranisz mu piętę. Widzimy, to był pierwszy promyk nadziei, jaki otrzymali nasi rodzice po tym, jak grzech został wprowadzony na ziemię za nieposłuszeństwo Adamowe. Później była ta nadzieja powtórzona, potwierdzona Abrahamowi. 22 rozdział, wiersz 16 Księgi Rodzaju. Przysięgam na siebie samego. Podkreślam, Pan Bóg przysięga na siebie samego. Nie miał możliwości przysięgać na kogoś, bo kogoś innego, wyższego nigdy nie było nad niego, nie ma i nie będzie. Więc przysięgam na siebie samego, mówi, oświadcza Pan. Ponieważ nie odmówiłeś mi swego syna, swojego jedynaka, będę ci szczególnie błogosławił i obficie rozmnożę twoje potomstwo, niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek nad brzegiem morza. Twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. A największym wrogiem człowieka i potomstwa Abrahamowego i nie tylko jego to jest śmierć. To jest konsekwencja grzechu, do którego doprowadził szatan, kiedy skusił nasi przyrodnicy. I czytamy wiersz jeszcze 18. W twoim też potomstwie błogosławić się będą wszystkie narody ziemi za to, że byłeś mi posłuszny. A więc widzimy, że nadzieja zbawienia ześrodkowana jest w naszym Panu Jezusie Chrystusie i wynika z tego, że Pan Bóg jest gwarantem nadziei zbawienia. Kiedy mówi w Ewangelii Jana 3:16, dobrze nam znane słowa, Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przezeń zbawiony. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Doktryna o nadziei zbawienia, ześrodkowana, przypieczętowana, chociażby w tych czterech wersetach, które ostatnio przeczytałem. Ona daje pewność zbawienia, ale w ześrodkowaną Jezusie Chrystusie.
A co możemy powiedzieć o dzisiejszym chrześcijaństwie, które lokuje swoje nadzieje we wszystkich innych, innego rodzaju przesłaniach, począwszy od wizerunków poprzez różne postacie nazywane mniej lub bardziej świętymi, które odsuwają naszego Pana Jezusa Chrystusa na drugi plan, a zajmują Jego miejsce w postaci wyimaginowanych świętych dokonanych przez człowieka. I przechodzimy do cnoty miłości, o której bardzo wyraźnie mówi nam list do Rzymian, 5 rozdział, a wiersz 8. Bóg natomiast okazał miłość swoją wobec nas przez to, że Chrystus umarł za nas. Miłość, 1 Jana 3,16. Miłość rozpoznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci. Cnota miłości jest to zdefiniowana miłość jako żywa skłonność serca i umysłu, przywiązanie lub serdeczna przychylność. I czytamy inne wersety Pisma Świętego. Ewangelia Jana, 15 rozdział, wiersz 9. Jak Ojciec mnie umiłował, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w mojej miłości. Jeśli będziecie przestrzegali moich przykazań, wytrwacie w mojej miłości, tak jak ja przestrzegałem przykazania mojego Ojca i trwałem w Jego miłości. To wam powiedziałem, abyście dzielili ze mną moją radość i aby wasza radość była pełna. A to jest moje przykazanie. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tego, kto oddaje życie za przyjaciół. A więc widzimy, że cnota miłości jest podkreślona również w tym składowym elemencie koloru żółtego. Przechodzimy do koloru zielonego. Kolor zielony to doktryna narodzenia Jezusa z Marii. Jak wiele teorii powstało na temat narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak wiele teorii powstało na temat Jego pochodzenia. A Pismo Święte jasno, wyraźnie, niedwuznacznie podkreśla, uwypukla. W Ewangelii Łukasza, począwszy od wiersza 2 aż do wiersza 19, mówi, pokazuje, wymienia, w jaki sposób nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł jako istota ludzka na świat. Przeczytam tylko wiersz 11 drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza. Dziś w mieście Dawidowym narodził się wam Zbawiciel, który jest Mesjaszem Panem. Ewangelię Mateusza, jeszcze 1 rozdział, wiersz 18. A z narodzeniem Jezusa było tak. Kiedy jego matka Maria poślubiła Józefa, znalazła się w stanie błogosławionym za sprawą Ducha Świętego, zanim rozpoczęli wspólne życie. I czytamy aż do wiersza 25, w jaki sposób nasz Pan Jezus Chrystus znalazł się na ziemi jako przyszły Mesjasz, Odkupiciel. Będą braterstwo mogli zajrzeć do tych wersetów i odczytać, abyśmy mogli budować naszą wiarę na doktrynie narodzenia Jezusa z Marii. I cnota wiary. Wiara jest to umysłowe ocenienie i sercem poleganie. Może być wiara żywa, poparta uczynkami miłości do Boga i bliźniego. Tak jak mówi list do Galatów, 5 rozdział, wiersz 5. My bowiem dzięki Duchowi przez wiarę wyczekujemy spodziewanego usprawiedliwienia. Inny, Galatów 5:6, 5:6. W Chrystusie Jezusie bowiem nie ma znaczenia ani obrzeska, ani jego brak, lecz liczy się wiara ujawniająca swą moc dzięki miłości. Ale możemy i musimy również powiedzieć o tym, że cnota wiary to biblijna nauka, ale Pismo Święte też przestrzega nas przed wiarą martwą. Wiara bez uczynków to wiara martwa, jest to tylko wiedza o Bogu, o Jego zasadach i o Jego prawie. I czytamy Jakub 2 rozdział, wiersz 14. Cóż pomoże, bracia moi, jeśli by ktoś twierdził, że wierzy, a nie spełniałby uczynków?
Czyż taka wiara może zbawić, go zbawić? Przechodzimy do dalszych wersetów, czytamy 19. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Dobrze czynisz, ale demony też wierzą i drżą. A czy chcesz przekonać się, słaby człowiecze, że wiara bez uczynków jest bezowocna? Czyż praojciec nasz Abraham nie dzięki uczynkom został usprawiedliwiony, złożywszy syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz więc, że wiara współdziała z jego uczynkami i dzięki uczynkom stała się doskonała. Pismo Święte przestrzega nas również przed wiarą fałszywą, opartą na naukach i tradycjach ludzkich. List do Kolosensów, 2, wiersz 8. Uważajcie, aby was ktoś nie pędził w niewolę, zręcznie manipulując rzekomą nauką opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie. Czytamy dalej list do Efezjan, 4, rozdział 14-15, wiersz mówiący o wierze. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem jako prawdomówni w miłości rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Chodzi bowiem właśnie o to. A więc mamy doktrynę narodzenia Jezusa z Marii i cnotę wiary prezentowaną w kolorze zielonym. Przechodzimy do koloru błękitnego. Kolor błękitny przedstawia nam doktrynę o okupie i cnotę odwagi. On siebie samego złożył na okup za wszystkich na świadectwo swoim czasom. I cnota odwagi, zachęcam was zatem, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Doktryna o okupie wskazuje na to, że Pan Jezus złożył w ręce boskiej sprawiedliwości okupową ofiarę ze swego życia, ze swojej drogocennej, przelanej krwi na Kalwarii. Czytamy pierwszy list do Koryntian, 15, rozdział 21. Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie i umarły. Równoważna cena, jak wspominaliśmy, oko za oko, okup Chrystusowy za życie Adama, a w nim za cały rodzaj ludzki. I 22 wiersz. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. I dalej, ale każdy w swoim rzędzie, Chrystus jako pierwiastek, a potem ci, co są Chrystusowi w przyjście Jego. A potem będzie koniec, gdy odda Królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo i wszelką zwierzchność i moc, bo On musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi Jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć, bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi Jego, a gdy mówi, że Mu wszystkie rzeczy poddane są, jawne jest, iż oprócz tego, który mu je podda, te wszystkie rzeczy. A więc widzimy okup jako równoważna cena złożona przez naszego Pana w ręce boskiej sprawiedliwości. I czytamy pierwszy do Tymoteusza 2:3. To jest wspaniałe i miłe Bogu, naszemu Zbawcy, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. On siebie samego złożył na okup za wszystkich na świadectwo swoim czasom. I cnota odwagi, jak już wstępnie przeczytałem, list do Rzymian 12:1. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddawali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Wymaga to odwagi, jako wyraz waszej rozumnej, wybywającej w głębi ducha służby. I tu możemy przytoczyć przykład Sadracha, Mesacha, Abednego,
którzy rzekli do króla Nabuchodonozora: my się nie prasujemy o to, co byśmy mieli odpowiedzieć, bo to lubo Bóg nasz, którego my chwalimy, który mocą jest wyrwać nas z pieca oniętałęcego i z ręki twojej, o królu, wyrwie nas albo nie wyrwie. Niech ci będzie wiadomo, o królu, że błogów twoich chwalić się wrodzowi złotemu, któryś wysławić, kłaniać się nie będziemy. Krótko, jasno i zwięźle. I zwięźle. Gdy Nabuchodonozor, pełen, będąc popędliwości, także się kształt twarzy jego odmienił przeciw Sadrachowi, Mesachowi, Abednemu, odpowiadając, rozkazał piec rozpalić siedemkroć bardziej, niżeli był zwyczaj go rozpalać. A tu widzimy postawę tych trzech młodzieńców, jak jasno, wyraźnie sprzeciwili się woli ludzkiej, aby czcić najwyższego Pana Boga, i wykazali się wielką odwagą. Następny kolor to kolor zwany indygo. I tutaj musimy sobie wyjaśnić, że indygo to kolor, który jest mało znany, bo to określenie jest mało używane. Czasami używa się koloru lila i jest to jego jaśniejsza wersja. Jaśniejsza wersja koloru indygo. Indygo to barwa o odcieniu pomiędzy niebieskim i fioletowym. Zakres światła indygo ma długość fali od około 420 do około 450 nanometrów, czyli jest to bardzo krótka fala świetlna i reprezentuje ona doktrynę o restytucji, o naprawieniu wszystkich rzeczy i cnotę cierpliwości. Doktryna o restytucji mówi o naprawieniu wszystkich rzeczy bez wyjątku, począwszy od człowieka poprzez cały wszechświat. I możemy o tym czytać w wielu wersetach Pisma Świętego, zacytujemy tylko niektóre. List do Rzymian 6:21. Jaki żeście wtedy na on czas pożytek mieli z onych rzeczy, za które się teraz wstydzicie, bo koniec onych jest śmierć. Lecz teraz, będąc uwolnieni od grzechu, a zniewoleni Bogu, macie pożytek swój ku poświęceniu, a koniec żywot wieczny. Zrestytucjonizowany, dodają od siebie, żywot wieczny w doskonałości ludzkiej. Albowiem zapłata za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. I z tego powodu właśnie mamy prawo, mamy powinność, mamy przywilej cieszyć się tym wielkim opisem, który mówi o dziele restytucji, a zapisany jest w proroctwie Izajasza w 35 rozdziale, wierszu od 1 do 10, nie będziemy czytać z nami, jest ten rozdział mówiący o restytucji, o doktrynie, która wskazuje na wielkie dzieło odnowy całego wszechświata w Jezusie Chrystusie. I cnota cierpliwości, kolor indygo. Czytamy o tym, wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość, a cierpliwość niech ma doskonały uczynek. Możemy potraktować to wezwanie jako apel do nas, abyśmy pamiętali o cierpliwości, którą na co dzień musimy używać, posiadać, rozwijać i doskonalić. Albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę. List do Żydów 10:36. Jakub 1:3-4 mówi: wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość, a cierpliwość niech ma doskonały uczynek, żebyście byli doskonali i zupełni, którym by na niczym nie schodziło. I przechodzimy do następnego koloru. Kolor fioletowy przedstawia nam doktrynę o zmartwychwstaniu. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. I o cnocie miłosierdzia Bożego. A więc doktryna o zmartwychwstaniu wskazuje na to, że nasz Pan Jezus Chrystus, czyniąc zadość boskiej sprawiedliwości, złożył okup w jego ręce i zmartwychwstał. Został wzbudzony w zamian za dokonanie swego dzieła w sposób doskonały. Pierwszy list do Koryntian 15:12 czytamy:
A ponieważ się o Chrystusie każe, iż zmartwychwzbudzony jest, jakoż mówią niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma. My jesteśmy badaczami Pisma Świętego i co do kwestii zmartwychwstania, wzbudzenia z grobu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie mamy najmniejszej wątpliwości. Dlatego nie będziemy uszczegółowiać tych wersetów, ale zapisane one są w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Zacytuję tylko 20 wiersz. Lecz teraz Chrystus zmartwychwzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Dlatego widzimy, że ta doktryna o zmartwychwstaniu jest głęboko wpisana w całe Pismo Święte. I o zmartwychwstaniu mówią apostołowie, mówią prorocy, wskazują na wielkie błogosławieństwo wynikające z okupu Chrystusowego i z Jego zmartwychwstania, które przechodzi jako o wyniku okupu na zmartwychwstanie całego rodzaju ludzkiego. Każdy będzie wzbudzony z grobu, będzie miał możliwość skorzystania ze zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie. I czytamy 1 Piotra 3,21. Odpowiednikiem tej wody jest chrzest, który teraz was zbawia. Nie jest on obmyciem brudu ciała, lecz wyrażonym Bogu pragnieniem dobrego sumienia, odwołującym się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I pierwszy list do Koryntian 15,4. Że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według Pism. A więc widzimy niepodważalnie, jednoznacznie jest tutaj mowa o doktrynie mówiącej o zmartwychwstaniu Zbawiciela Jezusa Pana w wyniku złożonego okupu jako nagrody otrzymanej w ręce z rąk boskiego wynagrodzenia boskiej sprawiedliwości. I cnota miłosierdzia, cnota okazania łaski Bożej przez Najwyższego Pana Boga dla grzesznika, dla przestępcy, który złamał prawo. Czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej 34 a 6. Bo przechodząc Pan przed twarzą Jego wołał: Pan, Pan Bóg miłosierny i litościwy, nierychły do gniewu, a obfity w miłosierdzie i w prawdzie. Cnota miłosierdzia. To Pan Bóg miłosierny, obfity w miłosierdzie. 5 Księga Mojżeszowa 4,31. Albowiem Bóg miłosierny, Pan Bóg Twój jest, nie opuści Cię, ani Cię skazi, ani zapomni na przymierze ojców Twoich, które im przysiągł. Pamiątkę cudów swoich uczynił miłosierny, a litościwy Pan. I czytamy to Psalm 111, a wiersz 4. 112, a 4. Szczerym w ciemnościach światłość wschodzi. Łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy jest Bóg. Dobry człowiek litościwy jest i pożycza rzeczy swe, miarkuje rozsądkiem, bo na wieki nie będzie poruszony, w pamięci wiecznej będzie miłosierny. I myśmy powinni też rozwijać tą łaskę miłosierdzia i krzewić wielką miłość i miłosierdzie Boże wśród rodzaju ludzkiego. I w ten sposób wyczerpaliśmy wszystkie kolory, ale chciałbym jeszcze wskazać pokrótce na pewne zjawiska związane z tęczą, które są istotne, abyśmy mieli pełny obraz tego, co czasami, że tak powiem, dzieje się na niebie. Czasami tęczy nie widać, mimo że pada deszcz, że świeci słońce, że jest ciemny obłok. To już wspominałem. Wtedy, kiedy znajdujemy się poza horyzontem, nie jesteśmy w stanie widzieć tej tęczy. Ale czasami, jak wspominałem, też widzimy kilka tęczy. Dla porównania na tym tutaj diagramie widzimy tęczę tą w swoim zachodzeniu kolorystycznym i po lewej stronie tęczę właściwą, która zaczyna się kolorem czerwonym, i tęczę wtórną, która zaczyna się kolorem fioletowym, a kończy na czerwonym. Prawdziwa zaczyna się na czerwonym, kończy na fioletowym. Tęcza wtórna tworzy właśnie łuk w wyniku odbicia tej tęczy zasadniczej, właściwej w kroplach deszczu, ale tak jak w lustrze. Spójrzmy. Lewa nasza strona jest prawą w lustrze i odwrotnie prawa lewą. I tutaj tak samo tęcza odbija się w odwrotnej kolejności. Czasami widzimy kilka tęczy, jak już wspomniałem, w wyniku odbicia w kroplach deszczu właściwej tęczy. Tak też w wyniku odbicia nauk biblijnych w teoriach ludzkich widzimy
pozornie słuszne, jeśli nie analizujemy przez Pismo Święte, jeśli nie rozbieramy tych nauk przez siedem pewników, widzimy czasami pozornie słuszne nauki, teorie, filozofie, umysłów, kościołów, sekt, wodzów, partii i tak dalej. I tutaj rzućmy okiem tylko pokrótce na siedem pewników, które tutaj są wymienione. I jeżeli jakaś religia, jakaś nauka, jakiś pogląd nie zgadza się z jednym lub więcej z tych pewników, to w ten sposób dowodzi, że jest to ta nauka nieprawdziwa. Czasami bywa i tak, że ten czy w ogóle niektórzy ludzie nie widzą, a jest to wynik wady wzroku z wady daltonizmem. Może być całkowity lub częściowy. Nie widzimy wtedy kolorów lub tylko widzimy trzy podstawowe, albo wszystko widzimy w kolorach szarych, jeżeli mamy tą wadę. Wadę daltonizmu częściowego lub całkowitego utracenia możliwości rozróżniania kolorów. To symbolizuje częściowe lub całkowite utracenie wyrozumienia prawdy i nauk biblijnych, doktryn i cnót biblijnych. Dlatego patrzmy symboliczną tęczę, mając na uwadze doktryny i cnoty, albo łaski, albo zalety ześrodkowane w Jezusie Chrystusie pozafiguralnej tęczy, którym to jest nasz Pan Jezus Chrystus. I tutaj zacytuję w tej kwestii objawienie, rozdział 10, a wiersz pierwszy mówi: i widziałem drugiego anioła mocnego, stępującego z nieba obłokiem odzianego, a na głowie jego była tęcza, a oblicze jego jako słońce, a nogi jego jako słupy ognia. Widzimy, jak mocno tęcza wpisana jest w słowa Pisma Świętego. Ewangelia Mateusza 24:36. A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec mój. Ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. A więc widzimy, że ta tęcza ma swoją wymowę i na czas dzisiejszy. Tak jak było za dni Noego, tak będzie za czasów pobytu tutaj, którego pobytu Syna Człowieczego. Bo na głowie jego była tęcza, podkreślona, przypieczętowana tym siedmiobarwnym łukiem, który zawiera swój szczególny rodzaj przesłania. Przesłania, które niech kieruje nami, wzmacnia nas, prowadzi w tych trudnych, skomplikowanych czasach. List Jakuba, 5 rozdział, wiersz 8 mówi: wy również bądźcie cierpliwi. W górę serca, przyjście Pana jest bliskie. Właśnie dlatego niech nasze myśli będą w kolorach tęczy. Wiosną, latem, jesienią i zimą. Nawet w podmurę dni i długie, niekończące się wieczory otaczajmy się kolorami, żeby jesienna chandra nas nie dopadła. A do tego dochodzi jeszcze chandra koronawirusowa, tak dodam. Chandra medialna, dlatego otaczajmy się kolorami, żeby jesienna chandra nas nie dopadła. Nawet jesienią nasze życie może wyglądać bardzo, bardzo kolorowo. Tak jak te zgłoski tutaj pod spodem, każda innego koloru, dająca i wprawiająca nas w radość i zadowolenia tej radości, zgłębienia tych myśli, braterstwu swojego serca życzę. Dziękujemy bardzo. Bratu. Czy są jakieś pytania do brata?